Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, ostatnio miałem przyjemność zagrać w turnieju przyjaźni polsko-węgierskiej w Katowicach w dniach 9-10 września. Turniej dwudniowy, 9 rund, tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Wielu arcymistrzów się pojawiło na tym turnieju. Kopnął mnie zaszczyt, że miałem okazję zagrać z Dawidem Navarą. Jest to zawodnik czołówki światowej, niegdyś ścisłej czołówki światowej. Około ranking 2750 chyba w piku miał. No więc nie byle jaki zawodnik, ocierał się o najlepszych graczy świata i nadal jest bardzo aktywnym szachistą. Ciekawa sytuacja nastąpiła przed partią. W trzeciej rundzie podszedłem do stolika numer 1, właśnie tam wylądowałem. Siadam do stolika, oczywiście się przywitałem z przeciwnikiem i Dawid do mnie pyta się mnie, jak się nazywam. Było to szalenie miłe, dlatego że zawodnik takiego kalibru po prostu jest ciekawy, jak się nazywam, więc mu odpowiedziałem. On powiedział dziękuję bardzo, no i za moment zaczęliśmy grać partię. Było to takie sympatyczne, taki sympatyczny akcent, ja doceniam. Jego skromność poraża po prostu, fantastyczny człowiek, bardzo miło się grało. Ba! Po partii również zamieniliśmy kilka zdań na temat pozycji. Super, bardzo się z tego cieszę i dlatego warto jeździć na takie turnieje i ocierać się o najlepszych zawodników świata, Polski, zbierać autografy, robić sobie zdjęcia. Moi drodzy, świetnie się bawiłem, a przy okazji dziękuję też wszystkim fanom w Katowicach, którzy byli, no szczególnie dzieciom, które robiły ze mną fotki i dawałem autografy. Ja nie jestem przyzwyczajony, przepraszam bardzo, ale z miłą chęcią to czyniłem, ale też nie tylko dzieci, dorośli do mnie podchodzili, bardzo serdecznie za to dziękuję. Moi drodzy, przechodzę do partii, która miała miejsce właśnie w trzeciej rundzie z Dawidem Navarą i rozpocząłem ruchem d4. Przeciwnik skoczek f6, c4, posunięcie e6, skoczek na f3, b6 ze strony czarnych. To oczywiście jest plan, żeby zagrać gońcem na b7 lub na a6. Zagrałem g3 właśnie z planem goniec g2. Często tak grywam, oczywiście nie zawsze, ale zdarza mi się najczęściej. Goniec zagrywa na a6, atakując pionka. No i tutaj można zagrać różnie. Najpopularniejszym posunięciem jest zagranie b3, ale ja postanowiłem więc zagrać hetmanem na c2. Bardzo możliwe, że mój wybór b3 mógłby być lepszy w tej partii, ale to jest kwestia dobrej znajomości teorii, którą niestety tutaj nie grzeszyłem. Moi drodzy, zagrałem c5, przepraszam, przeciwnik zagrał c5, no i w tym momencie mógłby nastąpić bardzo ciekawy wariant i znałem to posunięcie d5, tylko nie odważyłem się go zagrać, dlatego że nie wiedziałem, jak tu się zachowywać dokładnie z takim zawodnikiem takiego kalibru. Jeżeli to byłby blitz, nie odważyłbym się tak zagrać. Szachy szybkie troszkę wymagają czasu, dokładności, więc nie chciałem ryzykować i po tym zagraniu przeciwnik mógłby zagrać na przykład goniec B7, goniec G2, wybicie pionka i co ciekawe, tak się gra białymi, tu się oddaje po prostu pionka, robi się roszadę, na przykład goniec E2, no, na przykład na taki ruch hetman E4, którego kompletnie nie rozumiem, nie wpadłbym, ale chodzi pewnie głównie o związanie, może żeby zagrać skoczkiem na C3 albo wieża D1, nie wiem tego, w każdym razie tu trzeba byłoby się zagłębić w teorię. Zagrałem inaczej, moi drodzy, postanowiłem w tym momencie zagrać gońcem na G2, więc tak poszło. Skoczek na C6 ze strony czarnych. No i postanowiłem wybić tutaj na C5, żeby się pozbyć centrum, nie mieć pionka mniej i po prostu grać sobie dalej w szachy. Zawsze utrzymanie jakiejś równowagi tutaj z przeciwnikiem to jest na plus. W tym momencie roszadę postanowiłem zrobić i dobrze. Goniec na E7 również świetnie i goniec na F4, czyli wyprowadzenie dalej figur. Roszada ze strony czarnych i wieża D1. Okazuje się, że silnik bardzo lubi ten ruch, pierwsza linia. Oczywiście patrzymy tutaj na hetmana, nie pozwalamy za bardzo zagrać D5, znaczy tak troszeczkę przeszkadzamy. Jeszcze oczywiście brakuje skoczka na C3. W tym momencie wieża C8. Bardzo ładne posunięcie, dlatego że tutaj przed tym ruchem groziło zagranie na przykład skoczek na E5, żeby tutaj podważyć oczywiście skoczka. Przy układzie z wieżą byłoby to bardzo niebezpieczne, jednak że po wieża C8 zagrałem po prostu B3, żeby wstawić skoczka na C3. No i tutaj na pewno przeciwnik myślał, bo to nie jest ruch teoretyczny. Ruch teoretyczny to byłoby na przykład E4, ale jak już mówiłem, teoria tutaj ze mną jest na bakier, więc starałem się grać logicznie. Posunięcie D5 ze strony czarnych, skoczek na C3, czyli uderzyłem mocno w pionka. No i w tym momencie Dawid zagrał D4.
Moi drodzy, zacieram ręce. Ja czułem, że tu mam dobrą pozycję. Uwaga, silnik też lubi tę pozycję i mówi plus 0,8. Wow. Oczywiście plus 0,8, tu nie ma się za bardzo też co podniecać. Ja tego podczas partii nie widziałem, ale czułem, że jest dobrze, moi drodzy. I zagrałem najlepiej w pozycji, czyli posunięcie E3. No właśnie, E3, czyli podważam sobie tego pionka, ale wiedziałem, że on ma takie posunięcie jak skoczek H5 i wykorzysta to, że mój goniec będzie tutaj troszeczkę zamknięty i zagrał taki ruch oczywiście. Trzeba tutaj bardzo dokładnie do końca policzyć, ale poszedłem na to troszkę intuicyjnie, rzecz jasna, zbiłem na D4 pionka. On mi odbił po chwili gońca. No i teraz jest bardzo ważny moment w pozycji, no bo teraz mam do wyboru albo zbić skoczka, albo zbić na C5. Bardzo długo rozważałem, moi drodzy, bicie na C5. Niestety tego nie zagrałem. Zbiłem finalnie skoczka i to nie jest najlepszy ruch, ale czego się obawiałem, ale co widziałem? Widziałem coś takiego, że oczywiście bicie mogłoby nastąpić, ale też przychodziły mi do głowy takie posunięcie jak bicie wieży, bicie tutaj, bicie tutaj. Bez sensu. To by było świetne białymi w ogóle. Powinienem na to iść w ciemno, ale tu są inne możliwości. Potem dostrzegłem, że przeciwnik może zagrać skoczkiem na B4 i się wbić tutaj skoczkiem na D3. Uwaga! W ogóle nie trzeba było się tego bać. Absolutnie. Mógłbym na przykład zagrać hetman E4, co mi się bardzo narzucało. No i tutaj tak naprawdę takiego ruchu jak skoczek na D5 nie rozpatrywałem. O co chodzi? Bo chodzi o to, że atakujemy hetmana i chcemy odbić tutaj swojego, znaczy odbić skoczka. Takiego ruchu nie rozpatrywałem. To nie byłoby złe, tutaj białe by stały całkiem sympatycznie. Jednak tylko ten ruch rozpatrywałem. A ten ruch byłby bardzo słaby. Tylko też trzeba było daleko liczyć. Skubany Dawid Nawara, sorry, że tak nazwałem go, ale świetnie liczył te warianty tak daleko, bo jak mi potem po partii mówił to tu, to tam, te jakieś 8 ruchów, 10 do przodu, wow, zrobiło na mnie to wrażenie, ale zobaczcie, że po ruchu A3 mam genialną pozycję. Genialną. Oczywiście, tutaj jak odejdzie normalnie skoczek, to odbijam, mam przewagę w materiale i wszystko pięknie. Jeżeli by nastąpiło bicie, cały czas w tym momencie jest figura mniej, ale wisi skoczek, no to mógłbym wybić forsownie na E4, na F8, król F8, a na B4. Co ciekawe, skoczek by mógł wybić. Wieża A6, byłoby się bardzo, bardzo dużo by się oprościło. Goniec by zbił. Wieża A7, goniec na przykład na D6. No i ta pozycja jest do wygrywania białymi, no są dwa pionki wolne, jest wprawdzie tylko jeden więcej, aż byłby jeden więcej, no ta pozycja byłaby rewelacyjna białymi, ale oczywiście, moi drodzy, trzeba liczyć takie rzeczy. Zbiłem skoczka na F4. Skoczek zbił na D4, no i tutaj niestety popełniłem błąd w tej pozycji, dlatego że wymieniłem skoczka. Zdecydowanie należało zachować spokój, to znaczy, przepraszam, to wybicie jeszcze jest ok, to wybicie i na C4 jeszcze jest ok, bo zostaje izolowany pionek, wprawdzie tu jest słaby pionek, jakby H3 stał na G3 to by było super, ale nie stoi. I w tym momencie popełniłem błąd, dokładnie w tym momencie, a wydawało mi się to ruchem bardzo naturalnym F5, żeby od razu uderzyć tu. I teoretycznie przeoczyłem to bicie, dopiero dostrzegłem je później po ruchu F5, faktycznie tak było, czyli bicie na C4. Bardzo dobry ruch, bo on odbija pionki i wieża mu się uaktywnia i jest świetnie. Co należało zagrać w tej sytuacji? Przede wszystkim skoczek E2 na przykład, bo chodzi o to, żeby przytrzymać te trzy pionki, byłoby cudnie, moi drodzy, ale no niestety. Na przykład jakby hetman zagrał na B6, no to no bicie na D4 jest bardzo, skoczkiem bicie na D4 jest bardzo ryzykowne, bo goniec F6 i bazuje tutaj przeciwnik na związaniu i wchodzi wieża. Nie chciałem tego, ale na przykład zagranie typu, no nie wiem, powiedzmy wieża D3, może goniec F6, zdwojenie wież, wieża z F na D8. Pozycja niby jest około równa, około równości, niby silnik ciuteczkę lubi czarne, ale do gry. Cały czas do gry i stabilnie mógłbym spróbować grać tutaj i próbować uderzyć tutaj w pionka. Może potem jakieś F5 kombinować. No coś w tym stylu trzeba byłoby grać. W każdym razie nie byłoby poświęceń tu. Te trzy pionki robiłyby, myślę, że robotę taką psychologiczną. To tylko takie moje odczucie.
Niestety poszło F5. No i goniec na C4, gwóźdź do trumny. Oczywiście odbiłem, no nic mi więcej tutaj nie pozostało. Ale jeszcze byłem przy nadziei, bo są różnopolowe gońce. Oczywiście bicie na E6 jest ok. Jak bicie tutaj, to stępem bije na F7. Przeciwnik po prostu wybił. Zagrałem hetman E4. Na C3 musiał odbić, no i było do wyboru. Albo bić tutaj na E6, albo bić tutaj, może wieżą. Znaczy wieżą na pewno. Jeżeli bym zbił na E6, król H8, no to pozycja czarnym jest bardzo przyjemna. Wolny pionek, wieże aktywne, król bezpieczny. Niestety, dobrze w sumie, bo zbiłem wieżą na D4. To jest lepsze zagranie. Zdecydowanie, bo jednak się pozbywam tego pionka, ale przeciwnik grał bardzo dokładnie. Hetman C8, trzyma wieżę i trzyma pionka. Ja te ruchy widziałem, tylko nie mogłem na nie nic poradzić. To z tego, że widziałem, jak one były dobre, nie potrafiłem nimi jakoś tutaj mocno żonglować, no, przewidzieć i czemuś zapobiec. Zagrałem wieżą z A na D1, zdwojenie wież w tym momencie. Czułem się dobrze, ale po gonie C5 byłem w szoku. Po prostu troszeczkę mnie sparaliżowało. Mówię, o kurczę. Przecież on mnie atakuje tu na F2, jest problem. Ja myślałem, że jakąś tam aktywność łapie, a niestety nie. No to jest takie trochę zaćmienie umysłu. Zagrałem z powrotem, bo tak musiałem. Goniec subtelnie na B6, bardzo ładne posunięcie. Ten goniec świetną rolę tutaj spełnia. No i tutaj ciężko było mi wymyśleć jakieś sensowne posunięcia. Może wieża E2 trzeba było zagrać. Problem właśnie polega na tym, że jest tutaj pionek bardzo mocno atakowany i nie mogę z nim, z tym za bardzo coś sensownego zrobić. Zagrałem goniec na F1 z próbą jakąś tutaj albo próbą na C4. Przeciwnik wieża z C na F3, pozwoliłem mu wejść. No niestety goniec F1 nie było najlepsze. No i zagrałem goniec C4. Stwierdziłem, że oddaję tego pionka, bo i tak muszę, ale przeciwnik zagrał bardzo dokładnie, no bo wieża z 8 na 6, broniąc najpierw pionka, a groźba na F2 pozostaje. No i teraz, moi drodzy, popełniłem błąd, który jest niestety gwoździem do trumny, król H1. A wydawało mi się, że jak sobie stąd zejdę, będzie wszystko ok. Jednak nie zauważyłem wieża F4, po którym poddałem partię, gdyż tracę po prostu figurę. Nie ma tutaj co zbierać, poddałem grę. Jednakże można byłoby spróbować, co Dawid Nawara powiedział mi po partii, goniec na B3 po prostu odejść. I on mówił, że właśnie bicie tutaj na F2, bicie na F2, oczywiście tutaj goniec na F2. Jeszcze nie jest jakąś tragedią i goniec wraca, bo mam dwa pionki mniej, ale ja naciskam na jednego. Duża szansa jest, żeby to zremisować. Oczywiście jakbyśmy w tej pozycji zdjęli tutaj ciężkie figury, no to remis byłby blisko, pod warunkiem oczywiście, że jeszcze bym tego pionka mógł wziąć. Jednak tak nie było. W tym momencie oczywiście na przykład po goniec B6 wieża F1. No mógłbym próbować grać jeszcze, ale szach, król H1 i byłoby nadal bardzo ciężko. Król H8 byłoby chyba załatwiało sprawę w ogóle odejście. Dwa pionki więcej, on to wszystko trzyma. Lecz, co ciekawe, po król H1, przepraszam, nie król H1, tylko jakbym na przykład zagrał teraz coś innego, typu no właśnie goniec B3, to silnik wskazuje tutaj fantastyczną możliwość do tego, żeby mnie załatwić hetman B8. Ale kto by taki ruch wymyślił? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie Dawid takiego ruchu też nie widział, tak zakładam. No i przypuszczam, ja stoję w miejscu, gram sobie tutaj i jeżeli on bije na F2, ja biję na F2, on bije wieżą i tutaj jest po prostu matowy atak. Jeżeli pokuszę się o jedno bicie, co jest atrakcyjne, ale po odejściu już atrakcyjnym nie jest, wracam hetmanem na H3, wieża D2 i się robią już kompletne problemy, hetman F4 i właśnie można było się w tej pozycji również poddać. Moi drodzy, ale ja się bardzo cieszę, zagrałem sobie ze świetnym zawodnikiem. Partia się po tym ruchu skończyła. Coś pięknego, bardzo miło, bardzo sympatycznie. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Oby więcej takich przygód na szachowej drodze, czego również Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!